Hej, witajcie. Bez wątpienia. O, jesiennie. Mokro. Rzeźko. Wróciłem do biegania. Pierwszy taki dłuższy dystans od ponad miesiąca. To jest dla stopy, który zdaje nie do końca w dobrym stylu. Ale chyba jest lepiej. Nie wiem, znowu ta natura ultra biegów walczy ze mną, czy ten ból, który czuję w stopie w tym momencie, tylko że jest ten ból wskazujący na to, że będzie ok. Więc to jest jeszcze ten ból, który jednoznacznie wskazuje na to, że może jednak kurde lepiej coś z tym zrobić i zobaczyć. Nie wiem, zastanowię się jeszcze. Ale póki co czas ucieka i to mnie najbardziej denerwuje, bo zatrzymałem się z tymi moimi biegami. Dobrze, że już po sezonie, jak gdyby. Nie wiem, czy wspominałem, że start planuję tylko i wyłącznie najprawdopodobniej w grudniu jeszcze w tym roku, czwarty maraton. Znaczy to będzie maraton, ale to będzie czwarty dystans minimum maratonu, który zrobię w tym roku. Albo piąty, bo chyba jeszcze Ossona biegłem bardzo. No, więc no nie chcę po prostu odpuszczać kurde i nie biegać, bo to jest mój największy problem, że no mam za mało, po prostu za mało kilometrów w nogach i to wychodzi, no ale nic, trzeba sobie z tym jakoś radzić i trzeba będzie walczyć ze sobą po prostu i tyle. I jakoś to musi być. Wspaniale póki co być w mojej okolicy, tej, którą tak uwielbiam, jeżeli chodzi o bieganie koło domu nad Wartą. Coś pięknego. Uwielbiam tą świeżość tutaj, ten taki rześki poranek, zarówno wiosenny, jak i jesienny. Z mojej perspektywy to jeden z najlepszych i najgorszych czasów do biegania, ponieważ tylko raz w tygodniu de facto mam czas, żeby przebiec się tutaj o poranku. Teraz jeszcze 9, nie ma, jest 8:48, 50. I po prostu troszkę się zresetować. Natomiast w tygodniu coraz bardziej, coraz ciemniej i to stwarza ogromny problem i szczerze powiedziawszy to jest coś, co siedzi mi mocno w głowie w tym momencie, bo się staram zastanowić, jak to moje bieganie w tygodniu ogarnąć, ponieważ no chciałbym biegać, ale muszę kupić lampki, ale z drugiej strony boję się, po prostu się boję najzwyczajniej w świecie biegać w Puszczy Kampinoskiej po zmroku, ponieważ jeżeli cokolwiek by mi się stało, jakbym się wywrócił i skręcił nogę czy coś, to tam w wielu miejscach na to co biegam nie ma zasięgu i nawet wezwanie pomocy może być utrudnione i bardzo mocno się zastanawiam, co ja mam zrobić ze sobą z tym bieganiem po prostu przez najbliższe pół roku i jak to rozgrywać, żeby jednak te kilometry nabijać. Bo tak jak nie wiem, pamiętacie, mówiłem, że chcę zrobić wyzwanie właśnie do marca przyszłego roku i no i ten kilometraż miał być jednym z założeń, no ale zanim się ogłoszę i zanim dam sobie słowo, że zrobię to, to muszę mieć możliwość, żeby to zrobić, prawda? Bo bez sensu jest powiedzieć, że coś się zrobi, nie mając pomysłu na to, jak to zrobić. Sójka ucieka. Mnóstwo ich teraz do nas przylatuje, też pożechy. No dobra. Jeżeli macie jakieś pomysły, jak to zrobić, dajcie znać. No bardzo nie chciałbym biegać w mieście, bo po prostu to zanieczyszczenie i wszystko to jest daremne. To jest bez sensu w tym momencie. A poza tym bieganie w mieście no nie daje mi tego biegania naturalnego w terenie i tak dalej. Różnych nawierzchni różnie nachylonej i tak dalej, nie przyzwyczaja mnie się do zupełnie innego wysiłku. No a przecież nie będę 2 czy 3 godziny jechał na bieżni, no. Nie czuję tego. Póki co pozdrowionka niedzielne znad mega, mega okolicy. Do zobaczyska. Trzymajcie się, hej.